areszt dla organizatorów antysemickiego marszu w Kaliszu za nawoływanie do nienawiści. Wojciech O., Piotr R. i Marcin O. spędzą co najmniej 3 miesiące w więzieniu. Joanna Bukowska-Kasprzak. Skandaliczne i zasługujące na potępienie sceny na kaliskim rynku znalazły finał w sądzie. Organizatorów haniebnego marszu i pomysłodawców spalenia statutu kaliskiego, dokumentu przyznającego w XIII wieku prawa Żydom, zatrzymano i aresztowano. Zarzuty dotyczące znieważenia na tle narodowościowym, etnicznym oraz wyznaniowym. Te konkretne czyny, które objęte są treścią zarzutów, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. To, co wydarzyło się w Kaliszu, potępił prezydent Andrzej Duda i nazwał barbarzyństwem. Także mieszkańcy miasta stanowczo potępili antysemicki marsz. Szef MSWiA Mariusz Kamiński ocenił, że decyzja sądu o areszcie dla jego organizatorów była dobra. Ja chcę podziękować, dlaczego w tym razie naprawdę była bardzo mocna i jasna reakcja od naszego współradcy, od prezydenta, od minister wewnętrzny, Kościół katolicki, bardzo mocno i tak jest potrzebne. Naczelny rabin Polski dziękował za szybką reakcję polskich władz podczas wczorajszej uroczystości upamiętniającej tragiczne wydarzenie z czasu II wojny światowej, wybudowanie przez Niemców getta w Warszawie. Przypomniano, że właśnie wtedy Polacy pomagali uwięzionym Żydom, przemycali żywność, leki, wyrabiali fałszywe dokumenty, ratowali ich przed śmiercią, narażając własne życie. Za jakąkolwiek pomoc Żydowi była kara śmierci. I karano nie tylko tego, który ratował, ale całą jego rodzinę. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków poniosło śmierć z rąk Niemców właśnie tylko za to, że pomagali Żydom. W gronie sprawiedliwych wśród narodów świata największą grupę stanowią właśnie Polacy. Joanna Bukowska-Kasprzak, Panorama.